Witajcie, z tej strony Tomek zwany Kłazem, a to jest rzut oka, czyli takie pierwsze wrażenia z Saints Row 4. Nie do końca pierwsze, bo tak naprawdę mam już za sobą, parę godzin grania, ale uznałem, że dopiero po paru godzinach mogę wam powiedzieć, co o tym mniej więcej sądzę, aczkolwiek to nie jest jeszcze moment na recenzję. Recenzja będzie później. W tym momencie pokażę wam tak naprawdę, czym ta gra, czwarta część Saints Row, różni się od trzeciej części, a różni się całkiem sporo tak naprawdę. Mimo tego, że ta gra początkowo powstała jako DLC, jako dodatek, ale potem jakoś tak wyszło, że była zmiana wydawcy i tak dalej i podobno powstała jako dodatek. No i w końcu tak wyszło, że zrobili z niej pełną nową grę. Może tak, zacznę od tego, że wyłączę muzykę. Dobra, muzyka jest wyłączona. Żeby mnie tutaj YouTube przypadkiem nie ścigał o to, że jakaś muzyka. Na pierwszy rzut oka wygląda to zupełnie jak Saints Row the Third. Mamy swoją postać, możemy sobie biegać po mieście. Oczywiście ta postać była tworzona, ona jakoś tam wygląda. Nie będę tutaj zdradzał zbyt wiele z fabuły, aczkolwiek parę rzeczy trzeba będzie powiedzieć, żebyście wiedzieli, czemu pewne rzeczy się tu dzieją. No jak widać, wygląda to zupełnie jak stare, dobre Saints Row the Third. Mamy tutaj samochody, możemy je kraść pod warunkiem, że się ten samochód zatrzyma. Wysiadka. Możemy sobie jeździć samochodami. Mamy na mapie bardzo dużo różnych misji pobocznych. Mamy także... No, mapa jest całkiem spora. Mapa jest od razu otwarta cała. Są misje też oczywiście główne. Questy, jak to tutaj określili. Są questy główne, są questy poboczne. Jakoś tam się fabuła rozwija. Ogólnie wrażenie tego, że to tak jakby troszkę jest takie DLC, bierze się trochę z tego, że tutaj jest dość mało takich cutscenek na silniku gry. Większość fabuły jest tak naprawdę przez jakby rozmowy telefoniczne popychana, chociaż oczywiście cutscenek nie brakuje, ale jest bardzo dużo właśnie czegoś takiego, takich trochę drogi na skróty, jakby mam wrażenie, niskiego budżetu. A wykorzystane miasto, które tutaj zostało, tak naprawdę jest to miasto w dużej mierze pochodzące z Saints Row the Third. Nie żebym tak naprawdę rozpoznawał jakoś specjalnie miejscówki, ale tak mi się przynajmniej wydaje i że jest właśnie, no cóż za agresywni kierowcy. Ale przejdźmy do różnic. Różnica jest w ogóle taka, że tutaj poszli mocno w science fiction. Jesteśmy, zresztą widzicie te wieże takie przedziwne, które tam w oddali widać. Ziemia została zaatakowana przez obcych. Tak. I pierwsza widoczna różnica. Może zobaczcie, jak wygląda sprint naszego bohatera. W tej grze tak naprawdę nie trzeba używać samochodów, gdyż nasz bohater porusza się dostatecznie szybko, aby nie używać samochodów. Zobaczcie, co się dzieje, jak wpadniemy w samochód. Tak właśnie. Saints Row. Czwórka. To gra superbohaterska. Jeżeli to wam przypomina Prototypa, mnie to dosyć mocno przypomina Crackdown, taka gierka, która wyszła na początku chyba tylko na Xboxa, pierwsza część. Nie jestem teraz pewny całkiem, ale chyba tak. Właśnie to zbieranie tych niebieskich takich światełek bardzo przypomina to, co było w Crackdownie. Zbierało się takie rzeczy, które nam pozwalały potem zwiększać nasze moce. A nasz bohater ma moce i on zyskuje tych mocy coraz więcej. Klimaty są mocno superbohaterskie. Poza tym, że można skakać, poza tym, że można ten skok ładować, jak przytrzymamy dłużej, to nasz skok jest bardzo wysoki. Możemy sobie też szybować w powietrzu, jak ładnie widać, a także biegać po ścianach. Akurat ta ściana była trochę za niska. Żeby to dobrze pokazać, pokażę wam na jakimś wyższym budynku troszkę. O, jeżeli to nie przypomina Prototypa, no przypomina Prototypa. Kto grał ten wie, że jest to bardzo, bardzo kojarzący się motyw. Tak, to szybowanie, ale nie tylko szybowanie. Mamy tutaj też na przykład moce, które nam pozwalają strzelać jakimiś takimi blastami. Nie wiem, jak to nazwać. Na przykład moc zamrażania. O, proszę. No, widzę, że moja moc zamrażania jeszcze nie dała rady rozwalić. A, ta broń chyba się raczej do tego nie nadaje. Zresztą nie wiem, czy w ogóle rozwalę na kawałki samochód. On pewno i tak się zapali i wybuchnie. Zobaczymy, czy jak go czy on zgaśnie? Nie, nie zgaśnie. Na pewno można ludzi rozwalać na kawałki, jak się ich zamrozi. Może spróbuję to przetestować na kimś.
O, nawet było widać. Ten samochód. Ale można byłoby też pięścią. Chociaż nasz bohater ma bardzo dużo siły. Także w kopie oczywiście, pod warunkiem, że mu się uda trafić w cel. A, dobra, nieważne. Ruchy wrestlerskie zostały zastąpione bardzo przerysowanymi ruchami wrestlerskimi. Załatwianie w biegu postaci jest bardzo epickie. Tak, oczywiście te nasze... Ło, jaka agresywna kobieta. Więc tak, nasze ataki, prawda, te takie, ten blast można też uderzać płomieniami, napierdzielać. Podpalają różne rzeczy. Mamy także przynajmniej z mocy odblokowanych, bo może właśnie tak, jeżeli chodzi o moce, te moce tutaj się odblokowują wraz z rozwojem. Mamy tutaj, prawda, super skok, super bieganie, te blast atak, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie uderzenia ogniem albo zamrażaniem. Tu jest jeszcze coś więcej potem, więcej elementów mind control, jeszcze tego nie odblokowałem. Mamy też telekinezę i jak widzicie są jeszcze cztery sloty, przynajmniej cztery sloty, nie wiem, być może więcej, na jakieś dodatkowe moce, których jeszcze nie odblokowałem, więc jak, no ale to jakby będę mówił o tym w recenzji bardziej. Ale właśnie, telekineza pozwala nam podnosić rzeczy i nimi rzucać. Więc jak widzicie, no gra superbohaterska naprawdę pełną gębą tu jest. To jest przez co, no... Mimo tego, że niby silnik ten sam, mimo że niby miasto no podobne, to jednak nasz bohater tutaj, jego możliwości sprawiają, że ta gra jest mocno inna. Zresztą to też daje się odczuć też mocno w klimacie fabuły. Mimo że ta gra jest totalnie absurdalna, nadal jest jeszcze bardziej absurdalna. To jest tak jak człowiek myślał, że... A tutaj są jakieś bonusy, które trzeba... Można się do nich dostać dopiero po zdobyciu telekinezy. Bo prawda, ta gra, mimo że nadal jest masakrycznie absurdalna, są po prostu takie piękne, idiotyczne akcje, które się dzieją, nawet gra się od czegoś takiego zaczyna, kiedy na przykład nasz bohater próbuje uratować świat przed nuklearną zagładą i wskakuje na startującą rakietę nuklearną i odlatuje w górę, w niebo, i w tym momencie uruchamia się motyw, muzyka, która bodajże to była piosenka Aerosmith, która jest znana z filmu Armageddon. Więc no piękne klimaty, naprawdę. Jest tutaj... Ach, lubię to robić. Lubię to robić samochodami, po prostu nawet nie rzucać, tylko właśnie przepychać inne pojazdy. One się lubią, często wybuchają i płoną, ale nadal go trzymam i mogę nim jeszcze rzucić. Może tak, pokażę wam jakieś misje poboczne, bo oczywiście ich tu nie brakuje. A, w ogóle to jest taki patent, że prawda, obcy są jakby policją. Znaczy policja tutaj też jest, ale są obcy jako policja. Nie chcę za dużo z fabuły zdradzać, aczkolwiek chyba nie za bardzo się da jakby wyjaśnić tych supermocy. Tak, żeby wyłączyć atak jakby policji, trzeba złapać taką żółtą kulkę, która przed nami ucieka. Ona się na mapie pojawia. Gdzie poleciałaś? Gdzieś na górę poleciała. Nie, poleciała tu. Widzę ją. Ale ty się nie turlaj, tylko łapią. Stój. Stój, mówię. Bo już mnie jacyś atakują. O. Udało się. Tak, prawda, miejsca, w których się wcześniej walczyło z gangami, to tutaj w tej chwili są takie miejsca, z którymi się walczy z obcymi. Jak widzicie, no nie są to ludzie. Czemu główny bohater ma supermoce? No nie będę dużo spoilerował, jak powiem, że generalnie gra, akcja gry toczy się w Matrixie. Takim jakby. Więc tak. Ciężko się skupić na gadaniu, kiedy się rozwala ludzi o ziemię. Dobra, przestanę używać tych ataków, postrzelam może do nich z czegoś. Tracę zdrowie. Złapmy sobie jakiegoś kolesia. Tak, nadal można używać przeciwników jako tarczy. To się nic nie zmieniło. To jest pod względem mechaniki, oczywiście pomijając te wszystkie elementy superbohaterskie, to ta gra bardzo mocno przypomina starego, dobrego Saints Row the Third i wszystkie poprzednie. Gdzie oni tu jeszcze są? Ale ich się nazbierało. Można kolesiami oczywiście rzucać. To już chyba jest od Saints Row 2 obecne i wciąż bardzo przyjemne. Easy.
chciałbym ich pozałatwiać. Być może niektóre punkty są bronione przez takich wielkich packerów i chciałbym wam to pokazać, aczkolwiek jest spora szansa, że no, że nie. No niestety akurat nie tym razem. Ale tak, no nasz superbohater jest superbohaterem, gdyż nie jest to rzeczywisty świat do końca, ale to tak, nie będę więcej spoilerował. Poszukajmy może jeszcze jakiejś małej podmisji. Ot tak. Żeby sobie zobaczyć, prawda, co tu jeszcze można robić. Chciałbym wam pokazać, że tutaj wciąż są obecne te stare, dobre mapa. Stare, dobre wyłudzanie pieniędzy z kampanii ubezpieczeniowych. Gdzie ja jestem? Jestem tu. Gdzie jest jakiś... A, nie widzę. Nie mogę znaleźć. Tracę czas, bo nie widzę. O, tu jest. Trochę daleko, ale trudno. Zobaczycie, jak szybko się przebywa mapę z tymi supermocami. Znaczy, ja bardzo zwykle dużo czasu tracę, bo się zatrzymuję na te wszystkie klastery, które się tutaj zbiera, które nam pozwalają ulepszać swoje moce. Na przykład, nie wiem, sprawiać, że możemy dłużej biec sprintem, albo że możemy w ogóle biegać po ścianach, bo na początku tego nie można. Na początku można tylko się odbijać od ścian i skakać wyżej. Co też pozwala całkiem wysoko skoczyć. O, zaraz wam mogę pokazać, jak to wygląda. O, może się tak na początku można było się tak odbijać. Bieganie dopiero potem się odblokowuje po ścianach, które jest bardzo wygodne i przydatne. To, że właśnie można szybować, to jak długo można szybować, to wszystko są unlocki. Nie chcę pokazywać żadnych misji fabularnych, bo tu jest zbyt dużo fajnych patentów, które bym zaspoilerował tym. Więc tak, więc nie będę wam pokazywał. Są misje poboczne, które zasadniczo składają się zwykle z serii takich różnych zadań dodatkowych, które tak naprawdę no, można też znajdować w... Ho, ale akurat ładnie trafił na... tak, to jedna z mocy pozwala biegać po wodzie, ale tak naprawdę tutaj myślę, że jest nam to zupełnie niepotrzebne. Ja jeszcze tej mocy akurat nie odblokowałem biegania po wodzie. A może to właściwy moment, żeby to zrobić i wam pokazać właśnie, że tu się odblokowuje moce. W super sprincie chyba było bieganie po wodzie. A, jeszcze mam zablokowane, tak, bo to też jakby pewne rzeczy stają się dostępne do odblokowania dopiero wtedy, kiedy się zrobi odpowiednie misje. Tak, dopiero kawałek gry mam, tak naprawdę no, gra mi pokazuje, że 20%, więc to nie jest to zbyt wiele. Aczkolwiek myślę, że już wystarczająco mi pokazała ta gra, żebym wiedział, no jaki tu jest klimat, ta, jaka jest rozgrywka, bo jednak spory fragment początku gry jest takim wprowadzeniem, które jeszcze nam nie daje ani supermocy, ani niczego takiego. Dobra, gdzieś tu będzie ta misja i na niej myślę, że zakończę to wstępne, że tak powiem, pierwszowrażeniowe wideo o Saints Row 4, które mi się podoba. W pierwszej chwili takie miałem wrażenie troszeczkę, że to jest znowu to samo i troszkę nie czuć jakby tego czegoś fajnego, ale jednak. No jeżeli graliście w Saints Row the Third albo Saints Row 2, to znacie patent. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby się ragdolować i jak najwięcej odbijać od samochodów. Mamy przyciski, które nas zamieniają w ragdola. No oczywiście, jeżeli wylądujemy i przestaniemy się ruszać... O, tu jest mnożnik. Im więcej się odbijamy od samochodów, tym nam się bardziej podkręca wynik. Oczywiście musimy w odpowiednim czasie uzyskać odpowiedni wynik. Bardzo nam to, takie krótkie lądowanie sprawia, że nam bardzo mało punktów, ale tak szybki bieg i naciskamy przycisk do ragdolowania. Odbijamy się od samochodów. To jest tak absurdalnie cudowne. 21 tysięcy to bardzo słabiutko. Są jeszcze takie lokacje, w których się adrenalina szybciej ładuje. Jak się naładuje adrenalina, to możemy dłużej latać w powietrzu. No i nie udało mi się... uda mi się. Może jeszcze mi się uda. Nie uciekaj, dziadu. Stój. Dobra. Spróbujmy tu. O, ładnie. No i tak się zatrzymałem na jakimś czymś. O. I pięknie. Kolejny samochód poproszę. Chybiłem samochód, ale nie szkodzi. Oczywiście mogę trochę sterować tą postacią w locie, ale to pewno wiecie. No dajesz. Pięknie. Lecimy dalej. O, zaraz nam się ulica skończy. I pewno się przez to zatrzymam. Ale lot za 200 tysięcy już jest niezły. Już jest przyzwoity. O, zaparkowane samochody akurat się słabo odbija. O, ładnie, dziękuję. O, chyba się... Tak, mój lot skończył się na... znaku, na sygnalizacji świetlnej.
A, nie będzie dobrych punktów z tego. Więc tak, no tak wygląda Saints Row 4. Bardzo dużo elementów z Saints Row 3, ale przez to, że dodano super bohaterskie moce i ta gra przypomina bardziej Crackdowna, Prototypa. Oczywiście poza klimatem, bo klimat tutaj jest no typowo jednak taki jak w Saints Row przystało. No gra się zmieniła. Co jest w sumie fajne, bo jakbyśmy kolejny raz dostali to samo, mi się wydawało, że już bardziej absurdalnie niż przy Saints Row 3 tutaj nie może być. Okazało się, że się da. Jednak zaskoczyli mnie. A, udało mi się do brązowego wyniku dojść. Spróbujmy jeszcze wyżej, bo jeszcze są 2,5 minuty. Ale dało się bardziej absurdalnie i dało się wymyślić tutaj coś nowego wsadzić do tej gry, co sprawiło, że ona jest znowu świeża. Że to nie jest po prostu odcinanie kuponów od Saints Row, bo tego się najbardziej bałem. O, jest i srebro. Dobra. Myślę, że na tym skończymy moje turlanie się, bo to jest też jakby mało interesujące, jeżeli już wiecie, jak to wygląda. A jeszcze chciałem wam pokazać odrobinę absurdalnego humoru tej gry. Na przykład specjalne bronie. To jest abductomatic, który sprawia, że ludzie są porywani przez kosmitów. Bardzo skuteczna broń, tak swoją drogą. Bardzo, bardzo. I jeszcze jedna broń. Dubstep gun. No zobaczcie, jak działa. Patrzcie i słuchajcie. Zabijanie ludzi dubstepem. Game on.